No, cześć wszystkim. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie podróbki Batmana z firmy M. Jest to zestaw no ciekawy. Chciałem zobaczyć, co to w ogóle jest za pojazd. Byłem ciekaw konstrukcji oraz tego, jak się sprawuje i czy jakość klocków jest tak samo dobra, jak choćby w zestawach z dinozaurami. Oznaczenie tego zestawu to jest MG-155B i ma 143 klocki. Oryginał natomiast z LEGO jest to zestaw 76118 i posiada 200 elementów. No, różni się znacząco, niestety, ale ta podróbka ogólnie jest... Konstrukcja jest bardzo fajna, ale podróbka nie jest identyczna z oryginałem. Chodzi o to, że w oryginale są to złączone dwa motory, a tu jest tylko jeden cały pojazd. W oryginale dostajemy też trzy minifigurki. Tu niestety dostajemy tylko jedną. Pojazd prezentuje się następująco. Jeżeli chodzi o to, że jeździ porządnie złożony, to nie mam do tego zastrzeżeń żadnych. Minifigurka też prezentuje się bardzo fajnie. To muszę przyznać. Tak jak na obrazku jest tylko jedna minifigurka Robina. Pelerynkę dostajemy w osobnym kartoniku. Lekko pomiętym, ale jest. Jest trochę dodatkowych klocków, ponieważ beczka, która się pali. Tutaj w tym zestawie strzelamy takim, nie wiem, głazem. Zestaw sam w sobie prezentuje się bardzo fajnie. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Jest ciekawy, konstrukcyjnie też. Jeżeli chodzi o instrukcję, to instrukcję mamy nawet fajnie zorganizowaną. Taką fioletową obwódką są zaznaczone klocki, które należy przyczepiać. Oczywiście nadal uważam, że szkoda, że te klocki nie są elementy podpisywane tak jak w LEGO albo Unlike ten Kuman oraz w Slubanie. No ale jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest stety albo niestety duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o podróbkowość, no to już jest gorzej. Sam zestaw prezentuje się następująco. Jak sami widzicie. Bat Hero. Natomiast jeżeli chodzi o oryginał, no to jest to zestaw, który całkowicie inną tematykę miał. Tam była walka z doktorem Freezem, z Mr. Freezem. No i w oryginale mieliśmy Batmana, Robina i Mr. Freeza. I tam faktycznie ten pojazd rozdzielał się na dwa motory. Tutaj to wygląda bardziej jak nolanowski Rambler. I zastanawiałem się, jak tam ten chopek wchodzi. Okazuje się, że faktycznie to miały być motory. Ale ta konstrukcja niestety na to nie pozwala. Jeżeli chodzi o cenę, to ten zestaw kosztował 25 zł w sklepie u mnie, jednym z zabawkami. Chciałem kupić inny pojazd Batmana. Niestety już go nie było, szybko się sprzedał. Za 25 zł, jeżeli wiadomo, że klocki są dobrej jakości, no to szybko te zestawy schodzą. No, jeżeli chodzi o minusy, to to, że to jest podróbka niestety LEGO. Jeżeli chodzi o plusy, to że nie ma tu żadnych naklejek, wszystko to są nadruki. Minifigurka bardzo fajnie zrobiona, jeżeli chodzi o jakość chińską.
No, na pewno nie jest to jakość plastiku. Kolor i odcień plastiku na pewno nie jest legowy, różni się, ale poza tym wszystko jest tak, jak powinno być. Bardzo fajne nadruki. Ponownie firma M nie zawiodła mnie swoją jakością, chociaż wolałbym, żeby robili swoje własne jakieś zestawy, tak jak robili zestawy z Dragon Balla. Tam było widać, że jakieś pomysły swoje mają, ale widzę, że nadal lecą na podrabianiu innych, w szczególności Lego. Jeżeli chodzi o sam zestaw, to ten zestaw ma pomylone znaczki, bo szukałem zestawu w Lego, bo gdzieś już mi się rzucił w oczy tego. Ale oryginał posiada sam znaczek starego Batmana. No całkowicie inna seria. Pomieszali tytuły serii z zestawami. No i wypuścili coś ciekawszego. Poza tym opakowanie bardzo jest podobne, jeżeli chodzi o choćby samego Batmana, który się w rogu czai i patrzy na nas. Zestaw oceniam w skali od 1 do 5 na mocne 4,5, bo naprawdę fajnie konstrukcyjnie jest pomyślany. No szkoda, że to jest nadal podróbka, bo naprawdę mają potencjał i opony, i felgi, no wszystko bardzo fajnie zrobione. No tylko szkoda właśnie, że niestety podróbka. O tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejną recenzję w najbliższym czasie. Do zobaczenia, pa!